Cześć kochani, z tej strony Scarlett, witam was serdecznie na moim kanale i zapraszam was na kolejny odcinek, a dzisiaj przed wami przerabianie simów z gry, ale podzielimy sobie je, ponieważ uważam, że lepiej będzie jak się skupię na jednej postaci, a w następnym odcinku zrobię drugą, żeby też te odcinki, wiecie, nie były za długie. Oczywiście linki do CC znajdziecie w opisie. Dzisiaj zabierzemy się za Lilith, a następnym razem zabierzemy się za Caleba. Mam nadzieję, że nie zapomnę, ale gdybym zapomniała, możecie mi przypominać, bo czasami zapominam, jak dzielę takie odcinki. Ja, jak wiecie, wiele rzeczy zapominam. Nie jestem fajnym simstuberem pod tym względem. Dlatego proszę, przypomnijcie mi. Stwierdziłam, że dzisiaj zrobimy wampiry, ponieważ wszędzie wilkołaki, wilkołaki, wilkołaki. A no, przecież mamy naszą wampirzą rodzinę, którą możemy ogarnąć. No i tak, co chciałam wam powiedzieć? A, że linki do CC będą w opisie, to już mówiłam. I chyba tyle. Będziemy ją robić bardzo taką, bardzo wampirzą. Niby ona jest tutaj towarzyska, kreatywna i właściwie wcale nie jest złą simką, tak samo jak nasz Caleb wcale nie jest złym simem. Oni są dosyć spoko. Niby są rodzeństwem, ale mnie zastanawia, bo są w ogóle do siebie niepodobni. Dobrze kojarzę? Tak, dobrze kojarzę, że są rodzeństwem, ale totalnie są do siebie niepodobni. Także tak, zostawiamy sobie tutaj włączone te połączenie postaci sima z mroczną postacią, dlatego że prawdopodobnie będziemy tutaj jej też zmieniać rysy, żeby to wszystko się przeniosło. Przypominam o tym, żebyście koniecznie odwiedzili mnie na Instagramie, ponieważ staram się tam dodawać zdjęcia. Aktywizuję się na TikToku, więc na TikToku znajdziecie fragmenty na przykład z odcinków jakieś. Gdybyście chcieli przeżyć to jeszcze raz, bądź nie oglądali jakiejś serii, byli ciekawi, co tam się dzieje. Zapraszam was oczywiście na nasz serwer na Discordzie, szczególnie dlatego, że teraz wystartowała nowa seria, seria Albion, Wyzwanie Albionu, na które was bardzo zapraszam, bo jest mega dopracowane. I na kanale o serwerze Albionu znajdziecie m.in. zasady tego wyzwania przetłumaczone dla was przez moją moderację i znajdziecie też linki do CC, do wyzwania Albionu, linki do social mediów oryginalnej autorki wyzwania. Ja po prostu mega polecam wam zapoznać się z Albionem, bo to jest najbardziej rozbudowany challenge, jaki ja przynajmniej zrobiłam przez całe 6 lat, jak nagrywam, więc jest mocno rozbudowany i mam nadzieję, że przyjmie się super i zastąpi wyzwanie dziesięcioleci. W tle standardowo wiatr i możecie słyszeć samolot, ponieważ mam trochę okno uchylone. Mogę mieć, ponieważ mam tu cień, ale też mam wiatrak, bo fatalna pogoda i muszę mieć jakieś takie powietrze. I tak wiem, że w upały się okna nie otwiera, ale jak mówię, nie wali mi tutaj słońcem ani niczym takim i jest chłodniej na zewnątrz niż ja mam tu w pokoju, wiem, to dziwne. Także przemyślana rzecz, dobra, lecimy już, bo się rozgadałam jak zwykle. Na start na pewno jej usunę tę fryzurę i troszkę się zajmę jej twarzą, ponieważ ona ma taką twarz, której ja za bardzo nie lubię, nie przepadam. Ponieważ usta ja, nie, no niestety, ja wiem, niektórzy powiedzą, że to jest mocno niestety, ale ja wolę jak są większe. A dużo osób mi zwraca uwagę, żebym kiedyś zrobiła simkę z małymi ustami, ale ja nie umiem, po prostu kocham robić takie usta, ale takie, o właśnie jak te, żeby w miarę to tak wyglądało. No i standardowo to, co zrobię, to jest zmiana tych oczu. Nie będę korzystać z tych presetów, wybiorę jakieś tam oczy tutaj z gry. I myślę, że może nawet te, bo te są dosyć dobre, albo te, bo tutaj powieka jest w miarę ok. No i standardowo zmienimy, żeby to nie były oczy Elzy z Krainy Magii z filmów Disneya. No i troszeczkę tutaj jeszcze zrobię tak. Wiem, że niektórzy z was nie lubią tego, że ja zmieniam te oczy i uważacie, że lepiej jest mieć modę na brak rzęs, ale ja lubię. I koniec. Pamiętajcie, że ta seria jest przede wszystkim po to, żeby wam podlinkowywać CC, których używam, więc korzystajcie z nich mądrze, pobierajcie sobie, przy okazji obejrzyjcie odcinek. Ja myślę, że to jest dużo lepsze rozwiązanie, niż ja bym miała specjalnie nagrywać jakieś odcinki o moich modach i w ogóle, no bo to przynajmniej macie przyjemne, spożyteczne, wszystko wiadomo co i jak. Dobra, myślę, że tutaj takie wstępne rzeczy dotyczące twarzy już mamy, profilu wiele jej zmieniać nie będę, bo nie potrzeba, tutaj tylko może jeszcze troszkę głowę jej powiększę i to chyba byłoby na tyle. Możemy jej wyciągnąć troszkę ten profil, bo ja wolę, jak jest bardziej wyciągnięty. No i lecimy sobie teraz do kolejnej rzeczy, mianowicie do detali skóry. I w detalach skóry trzeba znaleźć jakąś, o to jest dosyć fajne, trzeba znaleźć coś fajnego. Kurde.
Jak zwykle, otwieram moje detale skóry, jestem w szoku, ile mam nowych detali skóry, ale myślę, że dam jej ten skin, bo to jest jeden z moich ukochanych skinów, ja po prostu go kocham. Zarówno facetom, jak i babkom go daję, więc no, jest cudowny, uwielbiam go. I lecimy sobie teraz z rzęsami i na pewno dam jej takie długie, wręcz czasami można powiedzieć przedobrzone, ale myślę, że akurat do jej postaci będzie to pasować. Takie, no nie wiem, no gota nie uda mi się z niej zrobić, ale coś takiego goto podobnego by fajnie było uzyskać. Dobra, myślę, że te rzęsy będą najlepsze i to są, czekajcie, muszę sobie zapamiętać, te i przedostatnie będą dodawały na pewno fajnego klimatu. Nie są aż tak długie, jak myślałam, żeby jej dać, ale w ostateczności mogą zostać... O, matko boska. W ostateczności mogą zostać. Te makijaże są straszne dla tych wampirów. Kto to w ogóle wymyślił? Coś takiego. I lecimy dalej. Może te damy ci? Oczy w sumie? Makijaż? To by wyglądało całkiem dobrze na tobie. I nawet bym powiedziała w tej żółtej wersji. Dobra, myślę, że to wygląda całkiem spoko, jeśli chodzi o makijaż. Teraz zajmiemy się oczywiście też sylwetką naszej Lilith, ponieważ no sylwetka musi być po mojemu, klasycznie, standardowo i lecimy sobie... Czekajcie, to nie tak. Boże, jaka ty jesteś umięśniona, Lilith. Ulala. Dobra, w międzyczasie ogarnęłam, co zrobiłam. Nie wpisałam sobie kodu na edycję całkowitą, więc niestety wyszło jak wyszło. Musiałam wejść i wyjść, więc teraz się tym zajmę. I zrobię sobie tę sylwetkę taką, jaką myślę, żeby sobie zrobić. I myślę, że zrobimy sobie taką. Tutaj troszkę to podniosę jej. Okej, bo ja lubię klepsydrę, wiecie, bardzo, bardzo, bardzo lubię klepsydry. No i lecimy sobie teraz może do wyboru włosów. I moja Lilith, musimy ci coś znaleźć takiego pasującego do ciebie. Na pewno nie chcę, żebyś miała taką fryzurę, jak miałaś. I być może nawet bym chciała, żebyś miała tę fryzurę, bo ona mi jakoś tak... Ja wiem, nigdy jej nie wykorzystuję, ale... Albo tę. A mogłabyś w tym wyglądać naprawdę całkiem nieźle. Coś w każdym razie takiego, czego normalnie bym nie dawała moim simkom. I to byłaby któraś właśnie z tych fryzur, bo ja nie lubię grzywek. Więc ta nawet byłaby bardzo dobra w tym. A, jeszcze wiecie co? Może zrobimy jej troszkę tutaj, naprawimy to. O. Cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, nah, f***ing likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running sh** right, see. And I ain't playing games, I create my own lane. Making pleasure out of pain, Turning losses into gains, I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, Popping off and risking things, gonna make a f***ing name. I just wanna be famous, but I don't want that cheap fame. No, I'm not that vain, I just wanna be greatness. I just wanna be Going off every chance I get. I don't really take a loss, well, I'll admit. That's why I'll make it to the top, yeah, I commit. And no, I'm never getting lost, I get after it. Investing in my own stock, cause it's faster than any crypto hits go, let me spend. Everything that you see is something I invent. And it's only a percent. I'm gonna take shots. If I miss all, forget it. I'll take a fat loss just to learn all that's in it. I'm taking snapshots, learning how to fall and get it. I'm getting back up, always stand tall, don't sweat it. I never back up, I don't miss a thing or regret it. I'm always learning, you could call me academic. I'm always working, never been apathetic. Fat energy is like a poison, needs a antiseptic.
Pierwsza część zakończona, pokażę wam co i jak. Oczywiście nie udało mi się uchwycić tego, o czym mówiłam, czyli tego gotyckiego klimatu, ale jakieś tam nawiązanie jest w postaci tego naszyjnika i tego gorsetu przede wszystkim. Te buty w sumie też tak dosyć pasują. Ale słuchajcie, jeżeli chodzi o sam wygląd, postanowiłam dodać jej te rogi, dlatego że chciałabym wam je podlinkować, bo kiedyś jak miałam serię RWDG i tam było pokolenie Anubisa i był pewien sim, to pytaliście o te rogi, więc przy okazji wam je podlinkuję. Mamy tutaj taki makijaż z żółtym akcentem, który ma pasować do tego żółtego kamienia i do tej żółtej spódnicy. I tak by nasza Lilith prezentowała się w stroju codziennym. A teraz przejdę do niej w stroju wampirzym, mrocznej postaci, czyli będę musiała tutaj to odklikać. Czekajcie, bo na wszelki wypadek to ja sobie sprawdzę jeszcze. Bo to w sumie nigdy nie wiadomo. Tutaj. Czy ty aby na pewno masz swoje fryzury? W każdym ze strojów, żebym ja się potem nie musiała męczyć. Dobra, masz wszystko, co powinnaś mieć. To lecę z powrotem do mojej Lilith. I właściwie chyba czekajcie, bo chciałam od razu robić mroczną postać, ale stwierdziłam, że najpierw zrobię po prostu te stroje, a potem przejdziemy jeszcze do edycji mrocznego, mrocznego stroju i że tak będzie najlepiej. Ona ma dosyć spoko tę sukienkę, ale ja bym się pokusiła jeszcze o sprawdzenie innych tutaj rzeczy, które również mogłyby do niej pasować, to jest przefajne dla niej. Od mojej ukochanej moderki. Ona tworzy właśnie w takim stylu, więc... O, to... Może jej to dam. Ale ona jest ładna! Jejku, naprawdę to było tylko parę jakichś tam ruchów delikatnych. I ona jest przeobłędna. Piękna simka. Możliwe, że ją gdzieś wykorzystam, bo po prostu aż szkoda jej nie wykorzystać. Jest cudowna w tym, jak wygląda. Tylko tak się zastanawiam, co by jej tutaj dać, żeby tej cudowności nie zabić w niej, żeby dalej była taka. No i myślę, że dam standardowo to, co miała w tamtym stroju, czyli taki makijaż właśnie o taki. No i do tego czarne usta, bo jakoś tak najbardziej mi do wampirów taki zestaw pasuje. Ja może jestem monotematyczna z tym, ale ja lubię taki właśnie upiorny, mocno, mocno. Chociaż wiem, że można zrobić jeszcze pastelowe, więc to też by nawet pasowało. Ale jakoś tak do niej nie do końca mi to pasuje. I ta klasyka w sumie też nie do końca, ale... A niech będzie, no. Niech będzie. Piękna jesteś, Lilith, piękna jesteś. Ja nie wiem, w którym zestawie lepiej, czy w tym, czy w tym. I tutaj fajnie byłoby ci jeszcze te rogi dodać, tak myślę. Dawno nie robiłam fantastycznych postaci, aż się skinęłam za tym. Chyba Selena nawet w RWDG miała coś podobnego właśnie takiego z rogami, takiego mrocznego i to wam się też podobało. Więc no tak czy inaczej będziecie mieć CC w opisie i będziecie mogli sobie te rogi chociażby nie ściągnąć. A to co to jest? To jest jakaś pierdoła na imprezowy, ale ja takiej nie chcę. Przepraszam, na sportowy, nie imprezowy. Ja szukam czegoś takiego, co moglibyśmy spokojnie zastosować się na naszej simce. W sensie, no ten sportowy strój to w jej wypadku to chyba nie musi być nic nadzwyczajnego. Nie, nie patrzycie na sportowy strój. Ja w sumie nie patrzę, klikam byle co i po prostu uciekam dalej. Zawsze to powtarzam, że klikam byle co i uciekam dalej, ale naprawdę taka jest prawda. Nie, klikam, klikam, klikam i udaję, że mnie tu wcale nie było i ja wcale tego nie zrobiłam. Nie umiem w sportowe stroje. Jakoś one mi nawet powodują, że mi się jakaś tak frajda taka stworzenia znika. Ja naprawdę ich nie lubię. Nie, może to dlatego, że ja za bardzo sportu nie uprawiam. Co nie jest oczywiście mądre, więc nie bierzcie ze mnie przykładu, ale nie zmienia to faktu, że niespecjalnie jestem sportowym człowiekiem. Tutaj ja nie mogę tego przeboleć, nie, kochana? Ty musisz mieć taką piżamkę tutaj. Takim wampem, coś w tym stylu, nie wiem co. Co to możesz mieć? Tylko w takiej wersji czarnej. Co my tutaj mamy? Dobra, to jest jeszcze dobre, ale to już tak za mocne wydaje mi się. Ale to by było całkiem okej. To jest jeszcze spoko dla takiej wampirzycy. A bo to jest też ładne. Okej. To jej damy. To będzie dla ciebie dobre. I usuwamy ci cały makijaż, dodamy ci tylko i wyłącznie malunek na twarzy, czyli te oczy. Przedostatnie z tego, co pamiętam. Tak, już się nauczyłam i lecimy tutaj teraz z rzęsami. Zamykamy tutaj to do snu, bo to często dyskwalifikuje wiele rzeczy, które mamy i dajemy ci rzęsy. Także myślę, że spoko wyglądasz w tym stroju. Lecimy teraz do stroju imprezowego i mnie się podoba to, co ona tutaj ma, w sensie ta bluzka.
Naprawdę to wygląda całkiem spoko, tylko nie do tych spodni. I tak się zastanawiam, czy ja mam coś, co mogłabym do tego dopasować. Jakieś skórzane takie. Albo nawet inaczej to zrobimy. Zrobimy to tak. Te wszystkie bluzki tak wystają. Czyli mój misterny plan nie odniesie skutku. Chciałam ją zrobić taką, wiecie, elegancką taką, ale... Właśnie coś w ten deseń. No dobra, może być. Tutaj będziesz wyglądać jak stara pani w stroju eleganckim, ale te spodnie są piękne i też powinniście je mieć. Znaczy, wydaje mi się, że część z was będzie mieć, bo ta akurat moderka jest dosyć znana. Albo moder, nie wiem, kto to tworzy do końca. Ale są bardzo ładne i mogą wam się przydać. Ja jestem w nich absolutnie zakochana, chociaż ich raczej nie używam i nie przepadam za dzwonami, jak wiecie, ale takie dzwony w takiej wersji to jest zawsze pięknie, jak ktoś ma jeszcze do tego długie nogi, to jest w ogóle wow. A także jak macie długie nogi i takie spodnie, to naprawdę dobrze to wygląda. A więc nawet ja wtedy lubię dzwony. I damy ci taki makijaż. I tutaj damy ci czarne usta, ale już bez tego makijażu takiego na oczach. Bo tutaj wolałam, żeby ona była taka elegancka. W sensie taka. O. Idealnie to wygląda. Jestem zadowolona. Na razie jestem mocno zadowolona, ale lecisz póki co do topki simów, ale to pewnie spowodowane jest tym, że ja po prostu kocham takie stroje. Takie mroczne i taki vibe właśnie w tym stylu. I myślę, że to będzie też dobre. To taki pierwszy wybór, ale też będzie do ciebie pasować. Tatuaży jej nie będę usuwać, z jakimi jest stworzona, z takimi będzie. No i znowu wracamy tu do tych oczu. I zakończyłam. Jestem mega zadowolona z tej przemiany. Uważam, że naprawdę wyszła mi spoko i teraz wpadam w samozachwyt, ale nie, jestem zadowolona. Jestem, bardzo lubię takie klimaty właśnie, jeśli chodzi o takich upiornych, mrocznych simów. I mi się wydaje, że ja te buty już wam podlinkowywałam parę razy i tak się zastanawiam, czy nie powinnam ich zmienić, bo mam tutaj jeszcze takie jedne, które mi w oko wpadło. Ile je znajdę, to wam je pokażę. Ale wiecie co, zrobię sobie tak, żeby było mi prościej. Zawartość zmodyfikowana. I zobaczę, czy one mi będą pasować, bo one też w sumie mogłyby wam pasować do rozgrywek. Tak często staram się też dopasować te postacie tak, żebyście wy mieli w swoich. Te są fajne, ale niestety one mi nie będą pasować przez to, że są... O, te by były dobre. A te by były dobre do tego zestawu. A bo te... Którejś z tych takich wielkich właśnie na koturnie, Boże drogi, że ja w takich butach kiedyś chodziłam. Przepraszam, to taki wtrąd prywatny. Ale do teraz mam słabość do olbrzymich butów. Takich im większych, tym lepszych, naprawdę do teraz. I jak widzę takie, to mam jeszcze taki w serduszku takie uczucie. O właśnie te, ale te to tak średnio pasują. Te by dosyć pasowały, ale o dziwo. Te mi pasują chyba bardzo mocno i chyba nawet bym je zostawiła, albo te. Te są takie małe, a te są takie olbrzymie. Właśnie takie olbrzymie by mi pasowały. Ale dobra, już nie będę kombinować, zostawię tamte, które były, bo te nie do końca się mogę przekonać, są jakieś takie wielkie. Może innym razem dam. Bo te jednak są wielkie, ale tak inaczej wielkie. W sumie dostosowałam do nich troszkę ten strój. Dobra, dobra, nie kombinuję. Zostawiamy tak naszą Lilith. Jeżeli chodzi o strój oficjalny, to nie wiem, jak będzie z tą sukienką, bo wydaje mi się, że właśnie u tej modki niestety wszystkie CC są płatne, więc tak z tym jest. Ja wiem, że ostatnio była afera z tym, żeby donosić, jak ktoś robi płatne CC. Ja oczywiście za tym nie jestem, bo ja nie jestem ostatnio do donoszenia, że ktoś na swojej pracy chce zarabiać kreatywnej, artystycznej. Więc tak, nie wiem, czy to będzie w publicznych, czy nie. I w ogóle ta sukienka też jest piękna. Ale z niej zrezygnowałam, bo ona już była gdzieś wykorzystywana przeze mnie parę razy, więc tak stwierdziłam, że już ją dzisiaj oleję, ale ona też by ładnie wyglądała, na przykład właśnie w tym stroju codziennym. Tak sobie myślę, możemy zostawić. Zaraz wam ją pokażę, tylko dalej muszę zjechać na sam dół. Do mojej ulubionej moderki, ona wszystkie ma takie fajne rzeczy. No, lubię, lubię. Też jest mega fajne. Albo te. Jezu, wszystkie moje pokolenia chodziły RWDG w tych rzeczach, pamiętam. Mi się kojarzy tylko i wyłącznie z RWDG, potem już przestałam to wykorzystywać. A właśnie to jest fajne, mega też. Ta sukienka jest bardzo ładnie mesh zrobiony. No ale nie wiem, jak z tym jest, więc... To jest ta sama autorka, co ta sukienka. Uwaga, Kelleris Urbanus.
bo wiem, że bardzo lubicie, jak to mówię. Strój sportowy, no to wiadomo, zamknijmy oczy, nie było go. Strój kąpielowy, bo dalej uważam, że te kąpielowe powinniście sobie pościągać, bo są naprawdę piękne od tej twórczyni. Tutaj macie strój imprezowy i wiem, on jest bardzo mocno elegancki, tak nie do końca na imprezę, ale tak stwierdziłam, że te spodnie są ładne i warto je podlinkowywać. Lecimy sobie do stroju kąpielowego, strój na ciepłą pogodę, no to jest jakby tamta sukienka, tylko w wersji bardziej delikatnej, bym powiedziała, mniej burżuazyjny mesz. I do tego mamy właśnie takie buty i strój zimowy jest tutaj bardzo taki, nie wiem, francusko mi się kojarzy. Na początku nie miałam dawać tej kurtki, bo chyba ona już gdzieś była, ale jakoś tak mi pasowała tym razem też do niej. Więc to byśmy mieli, teraz sobie wyłączamy i przejdziemy sobie do tej wampirzej formy. Ja dużo tutaj modyfikować nie zamierzam, ponieważ uważam, że też nie ma co. Ja nie lubię takich super zmodyfikowanych tych wampirów z twarzy, ale na pewno dodamy jej jakieś efekty specjalne w postaci innych oczu. Tylko muszę je znaleźć. O właśnie, uwielbiam takie czarne. Czarne są najpiękniejsze. Do tego lecimy sobie w jakieś wampirze rzeczy, detale skóry nie, ale coś tutaj by się przydało właśnie takiego, nawet mocniej, wampirze oczodoły, niestety tak jest ze skinami, że niektóre z tych rzeczy, które mamy, są niewidoczne, bo te skiny je właśnie takie, jakby to nazwać, wygłuszają. Wyciszają, zmieniają, także tak średnio. Lubię te pęknięcia, bo te pęknięcia mi się kojarzą bardzo mocno z pamiętnikami wampirów. Więc mam do tego sentyment, bym powiedziała. I to są fajne z wilkołaków też, ale my się skupimy na tym. Tutaj z tej strony. Co, ile tych blizn jest tutaj? W większości. I chyba te. W sensie te były najlepsze. I do tego zęby, no to bardzo proszę, musisz mieć przecież zęby. Jakie fajne zęby. Jakie ja mam słodkie tutaj zęby pobrane! O nie, nawet nie wiedziałam. Cudowność, ale my bierzemy wampirze. No, jakieś wielkie modyfikacje tutaj nie robię, ale jak mówiłam, ja w wampirzej formie nie potrzebuję takich wielkich modyfikacji, nie lubię tego wręcz. Bardziej w stylu jak pamiętniki wampirów były, że tylko te oczy i tylko jakieś tam zmienne wygląd właśnie tych oczu. Dobra, kochani, to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie, zapraszam Was na inne materiały na moim kanale i widzimy się następnym razem. Pamiętajcie o odwiedzeniu Discorda, na Discordzie macie harmonogram serii, ja postaram się w wakacje publikować więcej filmów, co mi z tego wyjdzie, zobaczymy. Trzymajcie się, cześć!